Hala w podpoznańskim suchym lesie stęskniła się za piłkarzami, a piłkarze za halą i za grą. I ci, którzy rozpoczęli ligę halową, rzeczywiście na początek błysnęli formą. Niektórzy kończą jeszcze rozgrywki na sztucznej trawie, ale są drużyny, które preferują tylko halę, ale są i debiutanci. Akcept, kancelaria finansowo-rachunkowa, wchodzi w sezon powoli i ostrożnie. Walczy całkiem nieźle. Na razie jednak przegrywa, ale nieznacznie. Pierwszy mecz, zgrywamy się z halą, wyszliśmy z innych boisk i zgrywamy się. Może będzie w następnych meczach lepiej. Pełen, tak powiem, debiut, czy już zawodnicy ograni w ligach, na boiskach, przeróżnych historiach, poziomach? No praktycznie wszyscy gdzieś wcześniej grali i nie ma osoby, która znikąd przyszła. Jak się zebraliście? Już mieliście wcześniej taką drużynę? Kto zebrał pan z krzykną całe towarzystwo? To znaczy się łączy nas, że gramy w wspólnym klubie na dużym boisku i to jakoś podjęliśmy, że trzeba jakoś zimę przepracować, to stwierdziliśmy, że się zgłosimy do jakichś rozgrywek. Jaki to jest klub? Bola Poznań. I stwierdziliśmy, że pogramy. Jeszcze nie mam optymalnego składu, ale myślę, no przyjdą mecze, żeby ważne, żeby się ruszać. To jest najważniejsze. Nazywacie się tak, jak się nazywacie. To wynika skąd? Sponsora, który stwierdził, że kolega, który ma firmę, stwierdził, że zasponsoruje nam i będziemy pod jego szyldem grali, żeby firmę rozreklamować. Plany na ten sezon, na ligę? Co chcecie osiągnąć? Jak chcecie zakończyć tą ligę? Pierwsza piątka, tak jest. Troszeczkę rodzinnie, jeden właśnie z braci chyba, tak? Dobrze mówię? Dwóch braci, jeszcze dwóch braci będzie. Jeszcze dwóch, jeszcze do tego cała dnia. Rodzina Ślotałów, tak? Nie. Ślotałów będzie dwóch było dzisiaj i więcej nie będzie. Co prawda jeszcze jest dwóch, ale oni nie grają w piłkę. Jeszcze dojdą bracia bliźniacy z Kołdycy. Kancelaria, mimo że wygrywała, to jednak przegrała, między innymi z Maltą Premium 7-9, ale to przecież już doświadczony ligowiec i po dwóch kolejkach lider drugiej ligi. Szkielet jest ten sam, kosmetyczne zmiany, także nie ma jakichś wzmocnień, raczej opieramy się na mega transferów. Nie ma, także to nie jest drużyna, która ma podbijać tutaj Redboxa, to jest drużyna, która ma się cieszyć grą. Koledzy mają po prostu spędzać czas i na tym to polega, także tu nie mamy żadnych... Przypadkowo podbijacie tego Redboxa, bo trzeci sezon zawsze z sukcesami. W tym roku też ma być sukces? No powiem tak, no, żeby była jaka zabawa, to musi być rywalizacja. No, chodź na dół. No, także rywalizacja tutaj nas motywuje i na pewno będziemy się jej powalczyć. Także nie ukrywam, że naszym celem nie jest tylko... No, jest zabawa przede wszystkim, ale lubimy rywalizację i na pewno będziemy walczyć. Pan mógł wskazać takie ogniwa, moc do tego zespołu, to taki szkielet się zbudował, jak to można opowiedzieć? Mamy szkielet, który już gra w jednym gronie od trzech sezonów. Lipka, Marcin Lipiecki, Kaju, czyli Mateusz Olszowiec, Patryk Forszpaniak, Artur Forszpaniak i ja, jaka to osoba wspierająca. To podobno na razie tylko 60% możliwości Malty Premium. Na ile procent gra Essa? Jako zespół debiutuje i także po dwóch seriach jest liderem, ale w pierwszej lidze. Kiedyś graliśmy tutaj z niektórymi chłopakami, którzy grają teraz w zespole w takiej fundacji. Reprezentowaliśmy fundację Świat Bez Przemocy, graliśmy 3 lata. To się jakoś tam posypało, teraz był rok przerwy i złożyliśmy nową drużynę. I w zasadzie nie mam żadnego sponsora, działamy z własnej ręki. I staramy się tutaj zwojować tę pierwszą ligę. Wojować zaczęliście dobrze, ale to rozszyfrujmy na początek tą nazwę. Tajemniczą, czy wręcz przeciwnie, powszechnie znaną, tylko ja nie wiem. To jest raczej w naszym towarzystwie takie słowo klucz, można by powiedzieć. Wy wiecie to. My wiemy, raczej nikt spoza naszego towarzystwa nie ma pojęcia, co to znaczy. Gdzieś na koniec ligi to będzie znane słowo w szerszym kręgu. Jak piłkarsko się prezentujecie? To są piłkarze, byli piłkarze. Jak można powiedzieć o tej ekipie, którą zebrałeś? Ta ekipa, którą zebrałem, to są w zasadzie zawodnicy, z którymi kiedyś grałem w piłkę, którzy przestali grać. Kiedyś grałem z kolegą, który tutaj dzwoni, z Unii, który nadal reprezentuje ten klub w trzeciej lidze. Dzisiaj było akurat wyjątkowo, bo nie mieliśmy właśnie tego składu żelaznego, że tak powiem, naszego. No reszta to są chłopacy, że tak powiem, po przejściach gdzieś tam grali w piłkę. Są chłopacy z Warty Poznań, z juniorów. Teraz już raczej byłaby to seniorska piłka, ale jednak wątpię, żeby się załapali w tej lidze.
Futbol dobry, skuteczny, ładny dla oka także, więc jakby to jest wasze taki sposób na grę. Dużo driblingów, dużo przy piłce, szybkość. No mamy tutaj jednego takiego, mówimy, Brazylijczyka. Michał Grabia, bardzo dobry zawodnik. Co tu dużo mówić, no staramy się grać skutecznie. Póki co się zgrywamy, bo jednak nie graliśmy jeszcze razem, że tak powiem, w jednej paczce. Essa w dwóch meczach strzeliła aż 20 goli i rzeczywiście pewnie będzie się liczyła w końcowym rozdaniu. W Ekstralidze nie ma jeszcze zespołu, który rozegrałby dwa mecze. Na czele Olandia, Centrum Konferencyjne i Nissan Polody. Drużyny, które strzeliły po 10 goli na inaugurację.